Kamery portalu energetycznego CIRE dotarły na 5. Kongres Kogeneracji. Jesteśmy w malowniczym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i wsłuchujemy się w panele dyskusyjne dotyczące przyszłości polskiego ciepłownictwa. Technologia Power to Heat, nowe finansowanie na nowe ważne inwestycje i decyzje, ważne decyzje dotyczące przyszłości polskiej elektroenergetyki i polskiego ciepłownictwa. Przewodnim tegorocznego kongresu kogeneracji była transformacja szeroko pojętego sektora energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ciepłownictwa systemowego oraz sektora elektroenergetycznego ze względu na to, że w trakcie kongresu prezentowaliśmy nasz raport Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych dotyczącego roli i potencjału technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce. Również dyskusje w trakcie paneli były poświęcone właśnie tej technologii wytwarzania ciepła. Jakie są uwarunkowania transformacji energetycznej w sektorze ciepłownictwa systemowego w Polsce? Przede wszystkim regulacje prawne. Legislacja, w którą się musimy wpisać, biorąc pod uwagę dyrektywy Unii Europejskiej, wyznacza pewne cele dla całej Unii Europejskiej. Natomiast my, ze względu na swoją specyfikę naszego systemu, powinniśmy w ramach transpozycji i zaimplementowania regulacji europejskich do regulacji polskich uwzględnić tą specyfikę. Pierwsza sprawa to jest elastyczny dostęp do zielonej energii, mówię o energii elektrycznej. Drugi ważny aspekt to jest finansowanie i pozyskanie finansowania zewnętrznego, czyli fundusze, które by nam pozwoliły na rozwój OZE na tyle, żebyśmy mogli zaimplementować te rozwiązania do ciepłownictwa. I trzecia najważniejsza rzecz, ceny ciepła, które w końcu gdzieś tam będą dostępne dla ludzi, były akceptowalne społecznie. Tegorocznemu kongresowi towarzyszyła premiera nowego raportu PTSZ-u. Jakie są kluczowe wnioski z tego opracowania? Kluczowymi wnioskami z naszej analizy dotyczącej potencjału i roli technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce jest to, że niewątpliwie będzie to jedna z kluczowych technologii, które odegrają ważną rolę w procesie transformacji systemów ciepłowniczych w Polsce. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że nie będzie to jedyna technologia wykorzystywana w tym procesie. Konieczne jest stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, które ułatwi procesy inwestycyjne, a także zmiana i odpowiednie dostosowanie i zaplanowanie nowych programów zarówno wsparcia inwestycyjnego, jak i wsparcia operacyjnego dedykowanego wielkoskalowym pompom ciepła, kotłom elektrodowym czy współpracującymi z nimi magazynom ciepła po to, aby te technologie mogły być szerzej stosowane w procesie transformacji i przede wszystkim, żeby koszty tej transformacji nie stanowiły nadmiernego obciążenia dla odbiorców końcowych, co jest dla nas absolutnym priorytetem.